Cześć, cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj kasa, kasa, kasa. Mam nadzieję, że naprawdę ta kasa wpadnie, bo dzisiaj mamy dużo kasy i mamy również green money, czyli zieloną kasę, a w ogóle to mamy kierunek kasa. Słuchajcie, trzy razy kasa, no to jakaś kasa. Wydawałoby się, że wpadnie. Sprawdźmy, sprawdźmy to. Dzisiaj mamy przegląd tych zdrapeczek za 5 zł, zobaczymy fajnie, tak nie wiem, jakoś mi się zawsze fajnie wydaje, że tak trzy zdrapeczki z kasą. Zobaczymy, zobaczymy, czy faktycznie tak będzie. Myślę, że myślę, że sobie tak właśnie polecimy: duża kasa, green money, zielona kasa i kierunek kasa, tak? Więc po prostu trzeba drapać, trzeba drapać i wygrywać. Wszystkie zrapeczki są bardzo podobne do siebie, bo wszystkie są w, dokładnie w tym samym stylu. No może ta zielona kasa jest troszeczkę inna, bo ma teoretycznie, podkreślam, teoretycznie więcej szansy na wygranych, a jak będzie, to już po prostu się okaże. To co? Zostawimy na tapecie dużo kasy i bierzemy się za drapanie, chociaż zanim jeszcze zaczniemy to ja bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale na dole przycisk subskrybuj, koniecznie słuchajcie z dzwoneczkiem żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków takich właśnie z kasy, kasy, kasy takich z premierek, z miksików z rywalizacji, z gier komputerowych, gram w gry komputerowe różnego rodzaju, od takich bardzo dziecięcych do dorosłych, przygodówkowe, takie logiczne. No, myślę, że naprawdę wielu z Was może to zainteresować, nawet takich, którym myślą, że gry komputerowe w ogóle nie są dla nich, a myślę, że warto spróbować. Myślę, że warto spróbować i myślę, że. Drogi kolego, koleżanko, się przekonasz. Ale też będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapeczkę w górę. Słuchajcie, to jest takie miłe, fajne, bo ja wiem, o super, podoba Wam się. To jest takie naprawdę miło mi na sercu, że widzę, że tych łapeczek jest coraz więcej. Ale też zwiększa to. Po... Chciałoby, chciałoby się powiedzieć, po... poczytność, ale nie poczytność, ale po prostu ilość, jak gdyby. Reprezentowania tego filmiku, tak, więc po prostu będzie nas więcej, tak, a to spowoduje, że będzie nas więcej, będzie weselej, może jakieś live'y, może jakieś zrapki na żywo, tak, no bo żeby faktycznie zdrapać na żywo, to musi być nas dużo, tak, że faktycznie, no, ja zdaję sobie oczywiście sprawę, że jeżeli określę jakiś moment, no nie każdy będzie mógł wejść w ten moment, dlatego ta ilość w tej naszej małej mikrospołeczności też jest ważna. No i będziemy też bardzo miło, jak zostawić jakiś komentarz pod filmem. To jest takie miłe motywujące, ale ja już się nagrałem oczywiście język lata jak łopata. Słuchajcie czas na drapanie, czas na drapanie, bo wszyscy na to przecież czekamy dużo kasy. Wygrywające liczby, twoje liczby i plik gotówki. Lecimy. Co my tu mamy?

Czysto pomiędzy, czyli czysto pomiędzy, bo mamy 27, mamy 29, a otrzymujemy tutaj od lotu 28. Lecimy dalej, no bo to nam wygranej nie da, ale to nam na pewno wygraną da, słuchajcie, bo jest plik, jest plik, czyli na pewno przypisana kwota do tego pliku jest do wydania w kolekturze. Czyli coś już jest, na pewno nie będzie zero, na pewno jakaś wygrana jest, a to naprawdę bardzo cieszy. A słuchajcie, a to dopiero pierwsza zrapeczka. No ale dobra, lecimy dalej przecież wygrane sumują się i w tej zrapeczce jeszcze też mogą nas miło zaskoczyć. 32 jest to oboczek co do 30, jedynki. 23, chociaż już myślałem, że jest 27, jak zobaczyłem coś takiego. Słuchajcie, ale no niestety jest 23, czyli pudło. Lecimy dalej, teraz żeby tutaj dobrze zdrapać. 18, pudło. 36, brak wygranej. 19, jest 29, ale 19 niestety nie ma, tylko 9 się zgadza. 12, pudło i ostatnia szansa. Ostatnie okienko, ostatni dolarek to 13, czyli oboczek do to 14, ale również lustrzane odbicie co do 31. To co? Sprawdźmy, sprawdźmy, co jest pod tym plikiem. Sprawdźmy, co jest pod plikiem gotóweczki. Może 200 tysięcy, słuchajcie! No, Byłoby niezmiernie miło! Sprawdzamy, słuchajcie, to zanim, zanim sprawdzimy, to zostaw tą łapeczkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaciśnijmy kciuki i. i mamy 5 zł. Mamy 5 zł, czyli zrocik, czyli standardowy zrocik w drapeczce. Dużo kasy, może to nie jest dużo kasy. Ale zawsze to jakaś kasa, zawsze to jakaś kasa, słuchajcie. Mamy 3 razy D, a 3 razy D oznacza 5 zł, czyli z w zrabecki dużo kasy. Odkładamy tu dużo kasy, bardzo się cieszymy, że coś nam wpadło. Weźmy się za zieloną gotówkę, za zieloną kasę, tak? Tak jak wspominałem, tutaj zasady zasadniczo identyczne, ale mamy o 5 tych okienek więcej. No i tu nie będziemy szukać pliku, tylko takiego worka, worka z kasą. A wygrywające to 14, 26, dwójeczka i 23. Lecimy. 9 to niestety pudło. 21, również pudło, jedyneczka to oboczek, bo przecież mamy dwójkę, szóstkę to pudło, 27 pudło, lecimy kolejny rząd 3, no to oboczek, bo jest 2, tak? Mamy też 23, ale tutaj jest tylko 3 niestety. Dalej patrząc to jest 8 pudło. 11 to niestety chybiony. 35 nie ma takiej liczby. 31 również jest do zbiorów, których nie występują. Ostatni rządek 16, mamy 26, co najmniej o 10 za mało. 24, mamy 23 oboczek, 18 to pudło, 4 to pudło i ostatnie okienko, ostatnia szansa to 12, niestety, również pudło, sprawdźmy kontrolne HNQ. No niestety, no niestety słuchajcie. Zielona kasa to pusta kasa, przynajmniej u nas. Ale pozostaje jeszcze kierunek kasa. Ostatnia szansa na dzisiejszym drapingu, ostatnia szansa w dzisiejszym dniu. Zobaczymy czy wydrapiemy te 200 tysięcy w tym kierunku kasa. No zasady dokładnie, znowu takie same, czyli wygrywające liczby twojej liczby, ale nie szukamy takiego otwartego pliku, ani worka z pieniędzmi, tylko taki zwinięty plik. To co? Bez zbędnej gadaniny jedziemy. Chociaż wiem, że i tak tej gadaniny jest dużo. Chociaż myślę, że też w dużej mierze lubicie mnie właśnie za to, że dużo gadam. Tak. Nie byłoby pewno Was tutaj, gdybym takim był milczkiem i tylko drapał. Ale teraz weźmy się za draping. 19, 6, 11 i 18. Lecimy. 25 pudło 7k oboczek bo jest szóstka 9 no to prawie bo jest 19 17 oboczek co do 18 16 no to jest szóstka niepotrzebna jedynka z przodu 12 znowu oboczek bo jest 11 Trójka pudło, 14 pudło, 37 pudło, ostatnia szansa, ostatnie okienko. Sprawdźmy, co my tam mamy, 27, no niestety niestety raczej mamy pustaka, ale sprawdźmy kontrolne, co byśmy mieli. Stuprocentową pewność, i niestety, mówię niestety, no bo niestety mamy pewność, że mamy pustaka CJ i L. To co, to czas, słuchajcie, na króciutkie, bardzo króciutkie podsumowanie. Dzisiaj była kasa, 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 a właściwie to był kierunek kasa, i zielona kasa, i dużo kasy było. No ale niestety, jeżeli mówimy o podsumowaniu, to w kierunku kasa z numerkiem 26 mamy pustaka w zielonej kasie z numerkiem 22 to również pustak ale za to przynajmniej w zdrapeczce dużo kasy mamy plik i mamy 5 zł do wypłaty czyli na dzisiejszy wkład, na dzisiejszy draping 15 zł wydane w kolekturze 5 zł jest do zwrotu no 10 zł bezpowrotnie przepadło ale to nie jest takie Totalnie smutne, że przepadło. Oczywiście, że wolałbym wygrać, ale mogliśmy się spotkać. Zostawiliście łapeczki w górę, subskrypcje, komentarze po prostu pobyliśmy chwilę razem, tak? To jest dla mnie chyba najcenniejsze. Chyba na pewno najcenniejsze, słuchajcie. Wielkie, wielkie za to dzięki. Ja już o tym wspominałem, ale jeżeli dopiero teraz tutaj przewinąłeś do tego momentu, to będzie mi miło, jak subskrypcja, łapeczka i komentarz. Wielkie, wielkie za to dzięki. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!